9 dzień czerwca 2024 roku, czas na ostateczne rozstrzygnięcie w ramach 13. międzynarodowego turnieju Sokolik Cup w Starym Sączu, w którym zmierzą się NK Lokomotiva Zagrzeb z Chorwacji, a także czeska Sparta Praga. Przy mikrofonie Paweł Garbacz, serdecznie zapraszam na to niezwykle interesujące spotkanie. 13. edycja, pierwszy turniej Sokolika odbył się w 2011 roku. No i na przestrzeni lat w turnieju grały takie zespoły jak Juventus Turyn, AS Roma, FC Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam, AC Milan, Benfica, Sporting Lizbona, Celta Vigo czy też Hertha Berlin. Organizatorami turnieju są Fundacja Ja Też Mam Marzenia, która oprócz turnieju Sokolika organizuje też inne świetne turnieje jak Stal Rzeszów Steel Cup, Belsport Cup czy Truskawica Cup, największy w Polsce turniej piłki nożnej dla dzieci. No i właśnie w tym turnieju Sokolik Cup za moment będziemy mieli pojedynek ekipy naszych południowych sąsiadów, a więc drużyny z Czech, Sparty Praga, no i też Chorwacji, a więc myślę popularnej destynacji wśród naszych rodaków, jeśli chodzi o wypoczynek, ale piłkarsko, z wielką kulturą, no i też sukcesami. Wiemy, że Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach spisywali się znakomicie, dochodząc do stref medalowych. No a teraz obydwie drużyny na środku i czas na hymny. Hymn Chorwacji na początek. Mamy hymn chorwacki za nami. Wielkie brawa tutaj na boisku w Starym Sączu. No a teraz czas na hymn Republiki Czeskiej. No i mamy wielkie brawa, za nami hymn Republiki Czeskiej, a więc te oficjalne kwestie już za nami. Możemy powoli skupiać się na aspektach sportowych, a więc za moment składy obydwu drużyn w tym finale znakomitego turnieju Sokolik Cup 13. edycji. Czas na zestawienie drużyny z Chorwacji, a więc NK Lokomotiva Zagrzeb w bramce Jakow Grasowicz, dalej 4 Noah Holly, 5 Leon Szaperia, 6 Filip Jurman, z 7 Leon Leko,
Numer 8 Bernard Pygnar, 9 Juraj Susnicz, 10 Vigo Kukec, 11 to Vito Stanicz, 13 Iwano Bobak, 14 Michael Rochak, 17 Ozren Kliczek i z numerem 18 Lauro Wukowicz. Skład Sparty Praga, numer 1 Jan Szwingr, 14 Daniel Chrywak, 7 Dawid Cota, 5 Tomas Chronik, 9 Sebastian Kadlec, 16 Matej Canecki, 6 Martin Kutek, 19 Stepan Straga, z numerem 12 Jan Czeszka, z 17 Paweł Karnold i z trójką Filip Rożycka. Już obydwie drużyny gotowe do rozpoczęcia tego meczu w niebieskich strojach Lokomotiva Zagrzeb. Sparta Praga, białe koszulki, takie bordowe spodenki, przywitanie z sędziami. No i już za moment rozpoczęcie tej finałowej rywalizacji. Ja tylko przypomnę, że w meczu o trzecie miejsce drużyna Deportivo La Coruña zwyciężyła 4-1 Mainz. No i tym samym zapewniła sobie brązowy medal, a w poprzedniej edycji zdobyła złoto właśnie na tym turnieju. No ale jeśli jesteśmy przy klasyfikacji z zeszłej edycji, no to Lokomotiva Zagrzeb również na pudle zagościła, bo zajęła trzecie miejsce, a więc gdzieś te drużyny bardzo regularnie, skutecznie spisują się właśnie w tych rozgrywkach. Mieliśmy w grupie Gold A właśnie zwycięzcę Lokomotivę Zagrzeb, oprócz tej drużyny także Rapid Wiedeń, Liverpool, Borussia Mönchengladbach, Wisła Kraków, no i wspomniana Deportivo La Coruña. W grupie Gold B natomiast Sparta Praga rywalizowała z Henkiem z Belgii, także Śląskiem Wrocław, FC Barceloną, FSV Mainz i Stoke City, a więc naprawdę w pokonanym polu pozostawiane niesamowite ekipy. No a teraz pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu i rozpoczynamy ten finał pomiędzy NK Lokomotiva Zagrzeb a Spartą Praga. Już pierwsze podanie tutaj na prawą stronę, ale nie udało się Sparcie dojść do tej piłki. No i rozpoczyna od bramki teraz Jakow Grasowicz, ależ błąd, Sparta będzie miała szansę, podanie z lewej strony, nie udało się jednak uderzyć na bramkę chorwacką, teraz Czechom, ale naprawdę przez moment było bardzo niebezpiecznie, bardzo groźnie, uwaga, szansa na gola i mamy bramkę, w pierwszej minucie podanie z prawej strony, oj, 1-0 dla drużyny Sparty Praga, piłka pod nogami Jakowa Graszowca wpadła do bramki, a zdobywcą tego gola Jan Czeszka, więc błyskawiczne, znakomite rozpoczęcie tej rywalizacji przez Prażan. Sparta prowadzi. O i to jest naprawdę dobry prognostyk na resztę meczu, ale oczywiście 18-minutowy pojedynek, więc tego czasu jeszcze mnóstwo dla ekipy chorwackiej, aby wyrównać stan tej rywalizacji, albo i oczywiście nawet przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Teraz wybita piłka poza plac gry. Próbuje prawą stroną zejść do środka, złamać akcję. Teraz numerem 9 Sebastian Kadlec, ale to Lokomotiva rusza z atakiem. Kapitan Vigo Kukec traci piłkę. Na jego szczęście to uderzenie z dystansu lewą nogą było niecelne. Podjął próbę jeden z zawodników Sparty. No i widzimy, jak ta piłka poszybowała nad poprzeczką Graszowca, właśnie on przy piłce. Wybija ją dość szczęśliwie, przejmuje kapitan Kukec, czeka na piłkę Lauro Wukowicz, właśnie on. Próba podania do napastnika, to był Leon Leko, ale nie był w stanie do tej piłki dojść, bo po prostu była zagrana zbyt mocno. Teraz z kolei wypuścili się czescy zawodnicy z akcją, ale też to się tutaj nie udało, aby skutecznie ruszyć na bramkę Lokomotivy. Oj, Jakow Graszowiec, to on teraz dyryguje, pokazuje, gdzie ma ustawić się obrońca. Dość ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o otwarcie gry. Filip Jurman, no i to podanie bramkarza do tyłu, powiedziałbym, takie nietuzinkowe. No ale Sparta teraz walczy w środku pola o tę piłkę. Nie wiem, czy tam nie było przypadkiem faulu Filipa Rozliczki. Gramy dalej. Sebastian Kadlec do środka, podanie niecelne. No i drużyna z Chorwacji teraz atakuje z numerem 9, znakomicie Juraj Susznicz. No i wcześniej sędzia dostrzegł przewinienie, będzie więc rzut wolny. Ten przywilej korzyści zastosowany, ale trzeba było akcję cofnąć, bo żadnej korzyści z tej akcji
drużyna z Zagrzebia nie miała. Będzie rzut wolny, no i być może próba bezpośredniego uderzenia. Zobaczmy, jest strzał, ale nad bramką Jana Szwingra uderzał kapitan, a więc Vigo Kukec. Niezłe to uderzenie. Powiem szczerze, że trajektoria wskazywała, że może być groźnie, ale uwaga, teraz kłopoty Sparty. A mogą je wykorzystać za moment gracze Lokomotywy, ale strzał Juraja Susznicza broni bramkarz Jan Szwingr. Emocjonująco na boisku w Starym Sączu. W finale Sokolik Cup, przypomnę, 13 edycji. A teraz zagranie do środka, przy piłce jest teraz zawodnik Lokomotywy Leon Leko i próba strzału. Piłka trafia w słupek po uderzeniu Susznicza. Zobaczmy, jak świetnie złożył się do tego uderzenia piłka, a jednak ostemplowała słupek. No i wciąż bez bramki drużyna Lokomotywy Zagrzeb, a więc tyle. Z tego uderzenia, że postraszyli przynajmniej swoich rywali. No ale coraz śmielej, coraz chętniej. Teraz zawodnicy z Zagrzebia atakują Spartę, pomimo dobrego startu, dobrego początku ekipy Prażan. Teraz pewnie przyblokuje piłkę i robi to naprawdę sprytnie, choć chyba był pociągany za koszulkę teraz z numerem 3 Filip Rozliczka. Nie dostrzegł przewinienia arbiter. Tak więc rozpoczęcie gry przez Lokomotywę. Na prawą stronę zagrywa Graszowiec. Jest kapitan Vigo Kukec, ale ta piłka teraz opuszcza boisko. 5 minut tego spotkania za nami. Sparta Praga prowadzi od pierwszej minuty z NK Lokomotywą Zagrzeb 1-0 w finale Sokolik Cup 13 edycji. Spośród 36 drużyn udało się wyłonić te dwie najlepsze, no i właśnie one walczą teraz o ten najcenniejszy kruszec w postaci złota. Uwaga, będzie szansa, znakomity zwód, ależ zapawił się teraz Lauro Vukovic. Fantastyczny balans ciałem i techniczne przygotowanie, mimo młodego wieku, bo przypomnę, uwaga, o tym za moment, teraz szansa dla Sparty, jeden strzał, także drugi, poprawka, ale nie ma bramki po tej akcji Dawida Psoty. Najpierw świetnie interweniował Jakow Graszowiec, a dobitka była już po prostu niecelna. No, Sparta mogła podwyższyć prowadzenie i mieć ten komfort w tym spotkaniu finałowym, ale jednak na razie musi obejść się smakiem drużyna na naszej południowej granicy. Uwaga, teraz Lokomotywa, szansa, uderzenie, Kukec zablokowany. Cios za cios, próba zaskoczenia z obu stron. O i Sparta będzie miała kolejną szansę, szybkie wznowienie gry i po raz kolejny fantastyczna interwencja Jakow Graszowiec. Tym razem strzał z lewej strony. No, Sparta ma te szanse, oby to się nie zemściło, bo po prostu przysłowie piłkarskie oczywiście znane wszem i wobec, a więc, że te niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, a często ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, pytanie, czy tak nie stanie się w tym meczu. Teraz próba strzału z dystansu, ale no, z tym nie miał problemów oczywiście chorwacki bramkarz. A sporo emocji, sporo dzieje się na boisku. Lokomotywa próbuje się przedrzeć i mamy 1-1. 8 minuta, Leon Leko. Mamy wyrównanie, fantastyczny strzał. Nie, to przepraszam, Noah Holly, to on uderzył tę piłkę, ale bardzo złe wybicie obrońcy Sparty Praga. No i znakomicie złożył się do tego strzału zawodnik Lokomotywy Zagrzeb, Daniel Hriwak popełnił błąd, a Noah Holly zdobywcą bramki, a więc mamy 1-1. A i mówiłem, jednak zemściły się te niewykorzystane okazje, przynajmniej jedna. A i mamy bramkę na 1-1. Wielkie emocje, fantastycznie. Ten mecz nam się tutaj układa pod kątem takim kibicowskim do śledzenia. Nie zawodzą nas zawodnicy obydwu drużyn,
którzy chcą, którzy pokazują wielką wolę walki i chęci, aby ten turniej wygrać. Bo nie tylko to spotkanie, ale przypomnę, to jest finał, a więc cały turniej. 9. minuta tego meczu. Lokomotiva Zagrzeb remisuje ze Spartą Praga 1-1. Teraz troszkę tempo spadło, choć teraz próba strzału z dystansu, ale spokojnie łapie tę piłkę w ręce Jan Schwingr, bramkarz Sparty Praga. A ja przypomnę, że organizatorami turnieju są Fundacja Ja Też Mam Marzenia. Fundacja wspiera ponad 50 firm, głównie sądeckich, które też sponsorują, dokładają się do organizacji turnieju Sokolika. Partnerami są oczywiście gmina Stary Sącz i MKS Sokół Stary Sącz. No a turniej naprawdę bardzo prestiżowy. Mówiłem o tych znamienitych ekipach, jak chociażby Juventus Turyn, AS Roma, FC Porto, AC Milan, Borussia Dortmund. No a jeśli chodzi o drużynę Liverpoolu, no to w 2016 roku na tym turnieju pojawił się niejaki Jadon Dance, który brał właśnie udział tutaj w tych rozgrywkach. No obecnie 18-letni zawodnik otrzymuje szansę gry w pierwszym zespole jednego z najmocniejszych klubów świata pod wodzą Jurgena Kloppa, ale wiemy, że Niemiec odchodzi. Natomiast no, można powiedzieć, że też tu wszystko się zaczęło, a więc te marzenia można spełnić na tym turnieju. Uwaga, błąd Lokomotivy, ale pospieszył się, mam wrażenie, Tomasz Chronik z tym strzałem. Można było chyba podciągnąć tę piłkę. Jeszcze jedno uderzenie, tym razem za pola karnego próbował Sebastian Kadlec, ale niecelnie. 11. minuta tego meczu, wynik 1-1, Lokomotiva w natarciu. Kadlec stracił piłkę, rusza jeszcze Sparta Praga, ale bardzo ofiarnie i skutecznie Michael Rochak wślizgiem wybija tę piłkę. Teraz z kolei Sparta jest numerem trzecim Filip Rozićka, ale uwaga, to będzie też chyba szansa. Nie udało się Sparcie dojść do sytuacji bramkowej. Lokomotiva miała teraz może szczęścia, może też umiejętności, aby tę piłkę wyekspediować z pola karnego. Teraz trochę pogubił się Filip Jurman, ale finalnie Lokomotiva ma jeszcze piłkę. Wbicie futbolówki w pole karne Sparty, ale Jan Schwingr jest na posterunku. 12. minuta meczu. Oczywiście w przypadku remisu będą czekały nas rzuty karne w trzech seriach. Tak więc być może doczekamy się tak emocjonującej rywalizacji. Chyba że teraz Sparta zdobędzie gola. Było uderzenie zablokowane, a podjął tę próbę Filip Rozićka. Nie ma jednak gola dla Prażan. Będzie natomiast rozegranie z linii bocznej, ale teraz już piłka opuściła plac gry, a więc rozpocznie od bramki Jakub Grasowicz. O, bramkarze trzeba przyznać bardzo pewni w swoich interwencjach. Trzeba ich za tę skuteczną grę pochwalić. Pomimo wpuszczonych bramek, no po jednej bramce wpuszczonej z każdej strony. Teraz nakazuje arbiter, aby rozpocząć raz jeszcze to wznowienie od bramki drużyny z Chorwacji. Ale to wybicie nieudane. Będzie rzut z autu, który oczywiście jest wybijany z ziemi. A teraz ruletą podpisał się Martin Kutek. Wycofał tę piłkę do partnera. Próba strzału. Niezłe to uderzenie Martina Kutka, ale jednak odchodząca piłka nie sprawiła kłopotów bramkarzowi z Chorwacji, no bo po prostu nie miał potrzeby interweniowania w tej sytuacji. Czekamy na kolejną bramkę, być może decydującą w tym spotkaniu. Teraz faulowany zawodnik Lokomotivy Lauro Vukovic.
To może... A będziemy mieli bezpośrednie uderzenie. Za moment się o tym przekonamy, co tutaj wymyśli zawodnik z Zagrzebia. Kapitan Vigo Kukec. Kukec! Mocne uderzenie, ale o zbyt mocne zdecydowanie teraz uderzenie w wykonaniu kapitana Lokomotywy Zagrzeb. Ale jest to naprawdę ciekawe widowisko. No i czekamy, czekamy na to rozstrzygnięcie, kto tutaj zostanie zwycięzcą 13. edycji w ubiegłym roku. Deportivo La Coruña, dwa lata temu Celta Vigo, a więc hiszpańskie. Mieliśmy tutaj drużyny, które zwyciężały, a teraz wznowienie gry. Wydawało się, że być może jakiś uraz, ale chyba wszystko w porządku i można tę grę wznowić. Głową teraz zagrywał Kukec, piłkę przejmuje jednak Sparta. Ależ sprytne zagranie do Katleca z linii defensywy. A zrobił to znakomicie z numerem 14 Daniel Hriwak. Kadlec prawą stroną próbował teraz ruszyć. No ale nie udała mu się ta sztuka, choć Sparta być może będzie miała szansę na strzał. Rozićka zablokowany. No i raz jeszcze Sparta w ataku. Było aż trzech zawodników w pewnym momencie. Blisko pola karnego Lokomotywy Zagrzeb. 15 minut za nami, coraz bliżej zakończenia. Tego regulaminowego czasu gry. Uwaga, teraz zatańczył zawodnik Sparty. A konkretnie Dawid Psota. Jeszcze Psota. W sukurs przyszedł tutaj partner, którym był Sebastian Kadlec. Dobre wrażenie sprawia Sparta, tyle że za styl nie ma tutaj żadnej wygranej. Trzeba po prostu zdobywać gole, a teraz też popisał się świetnym uderzeniem Daniel Hriwak, ale niecelny ten strzał. I znowu niekonwencjonalne rozpoczęcie, wznowienie przez bramkarza Jakowa Grasowecza. Uwaga, strzał Sparty z najwyższym trudem paruje Grasowecz, a uderzał, zobaczmy, Filip Rozićka. No ten strzał naprawdę palce lizać, ale nie dał się pokonać teraz bramkarz chorwackiej ekipy, a który nomen omen wznowi grę od bramki. A ja jeszcze dodam, że 3 lata temu to Lokomotiv Kijów zwyciężył przed Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. W 2020 roku mieliśmy oczywiście pauzę spowodowaną pandemią, a w 2019 z kolei polska drużyna sięgnęła po złoto. Korona Kielce przed Rapidem Wiedeń i Cardiff City. A przed momentem jeszcze okazja dla Sparty. Kadlec jednak nieczysto trafił w piłkę. No i już powoli zbliżamy się do zakończenia, więc w takim wypadku, w przypadku remisu, będziemy mieli konkurs rzutów karnych po 3 serie. Teraz chyba trochę zbyt egoistycznie zachował się Juraj Susznić, mając biegającego z lewej strony Lauro Wukowicza. Od bramki Janne Schwingr. No i przekonamy się, czy jeszcze któryś z zespołów zagrozi. Ale mamy gwizdek kończący to spotkanie finałowe. Oczywiście nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia, więc potrzebne będą rzuty karne. No to ostrzymy sobie teraz zęby na ten konkurs jedenastek, bo to są zawsze emocje, a szczególnie dla postronnych kibiców, ale oczywiście no, rodziny zawodników, kibice zgromadzeni tutaj w Starym Sączu, no to będą jeszcze mocniej przeżywać na pewno ten konkurs jedenastek. No i przekonamy się, kto wygra tę wojnę nerwów. To są oczywiście młodzi zawodnicy, to są piłkarze z rocznika 2014, a więc oni dopiero tak naprawdę wchodzą do futbolowego świata, ale pewne mechanizmy mogą już sobie wypracować właśnie na takim turnieju. Też wiemy, że zawsze jest wygrany, zawsze też jest drużyna, która nie zdobędzie najcenniejszego kruszcu.
Więc być może również i przegrany zespół weźmie z tego lekcję. No, Lokomotiva Zagrzeb jest takim przykładem. W zeszłym roku trzecie miejsce, więc półfinał przegrany. A w zasadzie tutaj obowiązuje inna formuła, bo te dwie grupy Gold A i Gold B po tym, jak odbędzie się taka właściwa faza grupowa, trafiają do sześciozespołowych grup. No i z nich odpowiednio, patrząc na miejsca, drużyny z pierwszych miejsc awansują do finału, z drugich do półfinału, z trzecich grają z kolei o miejsca 5-6 i tak dalej, i tak dalej. No i Lokomotiva zajęła trzecie miejsce w ubiegłej edycji. No teraz ma szansę na złoto. Na razie narada trenera z zawodnikami. Lokomotiva, mam wrażenie, teraz bardziej skonsolidowana. No i już za moment rozpoczniemy konkurs jedenastek. Jakow Krasowicz chyba też przybije sobie nawet nie piątkę, a żółwika z bramkarzem Sparty Janem Szwingrem. Jeszcze tłumaczy coś arbiter. W razie czego to tłumaczenia jest tutaj też trener Sparty Praga. No to są jednak języki, mam na myśli chorwacki czy też czeski, bardzo podobne. A z jednej grupy, a po prostu słowiańskiej, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. A też, żeby tutaj wszystko odpowiednio ustawić. Jeszcze jakieś instrukcje ostatnie od arbitra. No i za moment to, na co czekamy. A więc konkurs jedenastek. A i przekonamy się, kto zwycięży, a kto sięgnie po złoto w 13. edycji Sokolik Cup w Starym Sączu. Przypomnę, organizatorami turnieju Fundacja Ja Też Mam Marzenia. A teraz zaczyna Lokomotiva Zagrzeb. Pierwsza szansa i bramka, ależ pewne uderzenie. A gola zdobywa Ozdren Kliczek, zawodnik z numerem 17. Lokomotiva 1, Sparta 0, ale to Sparta kończy pierwszą kolejkę. No i do piłki rusza Filip Rozićka. No to czekamy, jak spisze się ten zawodnik. Bierze kilka kroków wstecz. Rozićka, lewa noga, ależ fantastyczne uderzenie w okienko bramki Grasowecza. Mamy więc 1-1. No to czekamy na odpowiedź Lokomotivy. Juraj Susznić z numerem 9. Bardzo rosły zawodnik. On kontra Szwinkr. Susznić pewnie w prawą stronę i prowadzi zespół z Chorwacji 2-1. Jak odpowie teraz Sparta, a konkretnie z numerem 6 Martin Kutek? A czy wyrówna? A zaraz się o tym przekonamy. Mamy gwizdek. Martin Kutek czy Jan Szwingr? Kutek! Jest bramka, a więc 2-2. No i ostatnia być może, ale niekoniecznie, bo przecież mamy tę zasadę tak zwanej nagłej śmierci w przypadku braku rozstrzygnięcia po 3. No analogicznie w tym futbolu seniorskim po 5 serii. Pięciu seriach rzutów karnych. Wtedy po prostu kto pierwszy w danej kolejce nie trafi, a przegrywa. Uwaga, kapitan Lokomotivy, pewne uderzenie, Vigo Kukec. 3-2, no wykorzystują te jedenastki bardzo pewnie zawodnicy z Zagrzebia. No i teraz ogromna odpowiedzialność spoczywa na barkach zawodnika Sparty z numerem 9, a jest nim Sebastian Kadlec. Kadlec czy Grasowicz, Lokomotiva czy Sparta? Mamy gwizdek. Kadlec broni Grasowicz, a więc Lokomotiva Zagrzeb zwycięzcą 13. edycji Sokolik Cup w Starym Sączu. Zobaczmy, jaka wielka radość teraz zawodników z Chorwacji. No i mamy zwycięstwo Lokomotivy, która w ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce. Teraz zwycięża, a Sparta a musi otrzeć łzy, no bo też na pewno będą tutaj zawodnicy przeżywać. No szczególnie to jest zawsze takie pechowe, a też mam wrażenie druzgocące, jeżeli zespół przegrywa po rzutach karnych, ale oczywiście to jest wciąż drugie miejsce. To jest fantastyczny rezultat, to jest wynik
bardzo, bardzo dobry. Lokomotiva zwycięzcą, Sparta na drugim miejscu, na trzecim Deportivo La Coruña, a i na czwartym FSV Mainz. Znakomity turniej pod patronatem gminy Stary Sącz i MKS Sokół Stary Sącz. A i fundacja Ja Też Mam Marzenia, która organizuje też świetne inne turnieje. Stal Rzeszów Steel Cup, Belsport Cup czy Truskawica Cup. Zachęcamy, aby śledzić te wydarzenia, też oglądając wielką radość zawodników Lokomotivy, którzy teraz cieszą się z rodzinami, z kibicami, którzy tutaj przybyli do województwa małopolskiego, aby śledzić te znakomite, fantastyczne zmagania, w których te młode latorośle mogą wkrótce zostać piłkarzami wielkiej klasy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Komentował dla Państwa te dwa najważniejsze mecze Paweł Garbacz. No i słyszymy się w kolejnej edycji Sokolik Cup. Do usłyszenia.